Witajcie drodzy. Witam tych, którzy nie zniechęcili się po pierwszych dwóch spotkaniach, które poświęciliśmy tajemnicom boskiej natury. Ja wiem, że taka głęboka teologia, chociaż staram się mówić o tym jak najprościej, nie wszystkich może interesować, ale ci wszyscy, którzy chcą poznać Boga bliżej, którzy chcą troszeczkę pogłębić swoją wiarę, myślę, że te spotkania mogą w ich życiu coś wnieść. Moi drodzy, zanim pójdziemy dalej, zanim wejdziemy w kolejny temat związany z naturą Boga, Zróbmy małe powtórzenie. Nie bez powodu, Pan Bóg przez wiele wieków w Starym Testamencie chciał zakodować w umysłach swoich wyznawców jedną niesamowicie ważną prawdę, że Bóg jest jeden i powtarzał to aż do znudzenia. My też spróbujmy zrobić małe powtórzenie. Do tej pory ustaliliśmy, że nie dysponujemy żadnym modelem Boga, więc nic na tym świecie nie przypomina Boga, nie może Go w pełni zilustrować. To, co znamy, może być tylko jakąś fragmentaryczną ilustracją, ilustracją jakiegoś aspektu Bożej natury, ale nic na tym świecie nie jest w stanie w pełni Boga zilustrować. Nie możemy też sprowadzać Boga do naszego poziomu intelektualnego, a więc nie możemy powiedzieć, że jeśli czegoś nie rozumiem, to Bóg taki być nie może. To, co Pan Bóg czyni, to kim jest, dalece przewyższa zdolność naszej percepcji. Nasze umysły nie są w stanie pojąć Boga w Jego niezgłębionej naturze. Brak nam precyzyjnego słownictwa. Będziemy na kolejnych spotkaniach dotykali tego problemu, ażeby Boga opisać, żeby powiedzieć precyzyjnie, dokładnie, kim Pan Bóg jest. Dlatego też Pan Bóg sam podjął inicjatywę objawienia się ludziom. Bóg objawia się w pismach Starego Testamentu jako Bóg jedyny. Bóg, który z nikim nie dzieli swojej chwały. Bóg, przed którym nie było żadnych innych bóstw, ani po nim nie będzie żadnych innych bóstw. On jest jedyny, unikalny, on jest jeden. Bóg nie dzieli swojej chwały z kimkolwiek innym. Stary Testament pokazał też już na samym początku pewną złożą Według wewnątrz natury jedynego Boga. Te wszystkie wypowiedzi, w których Bóg występuje w liczbie mnogiej: uczyńmy, stwórzmy, pomieszajmy języki, kto by nam poszedł, mówiliśmy o tym ostatnio. A więc ta wyrazista jedność. Ma w sobie jakąś złożoność. Niektóre wypowiedzi Biblii podkreślają także szczególny status anioła Jachwe. Anioł, który przyjmuje boską cześć, który występuje, tak jakby przemawiał sam Pan Bóg. Biblia podkreśla myśl, że. Tylko prawdziwy Bóg istnieje, tylko On, dlatego jednym z imion Boga jest Jachwę, jestem, istnieję. Pogańscy bogowie są tylko ludzkim wymysłem, Bóg istnieje niezależnie od świata stworzeń i niepodzielnie nad Nim panuje. Określenie Bóg odnoszone jest w Biblii do bóstw pogańskich. Ludzi, takich jak Mojżesz, sędziowie Izraela, do szatana, który jest nazwany Bogiem tego świata, a także do tego, co Bóg stawia ponad prawdziwego Boga. Czytaliśmy ostatnio, że dla niektórych ludzi brzuch może być Bogiem. Ustaliliśmy też, że w pogańskich religiach bardzo często pojawiają się triady. W związku z tym powstaje pytanie, skąd się wzięła nauka o trójcy? Czy chrześcijanie wyznający trójcę nie zaczerpnięli? Tego poglądu, tej koncepcji z jakichś pogańskich mitologii, pogańskich źródeł, co ma na ten temat do powiedzenia Pismo Święte. Dzisiaj pójdziemy o krok dalej i położymy bardzo mocny nacisk na to, że to, co o Bogu wiemy, pochodzi tylko z tego źródła, które Pan Bóg nam daje do dyspozycji, a więc będziemy budowali tylko na tym, co Bóg sam zechciał o sobie powiedzieć. Ale zanim to zrobimy, poświęćmy chwilę czasu na modlitwę. Nasz Dobry Ojcze, chcemy dziękować za to, że mamy Twoje Słowo, że możemy na bazie Pisma Świętego budować nasze wyobrażenie o Tobie. Nie chcemy pójść ani kroku dalej niż to, co powiedziałeś, ale chcemy też w pełni wykorzystać wszystko to, co mówisz do nas. Panie, daj nam odwagę, daj nam chęć, abyśmy poświęcili trochę czasu, by lepiej Ciebie poznać. Zdajemy sobie sprawę, że niebiosa, niebios nie mogą Ciebie ogarnąć, ale przecież Ty chcesz, abyśmy Ciebie znali. A więc na tyle, na ile jest to możliwe, jesteśmy gotowi wyruszyć w tę podróż i wnikać w Twoje tajemnice, Panie. Objaw nam siebie. Pozwól, abyśmy lepiej Cię rozumieli, abyśmy lepiej mogli Ci służyć. Prosimy, abyś był naszym nauczycielem i wiemy, że tego chcesz. Dziękujemy zatem w Chrystusa imieniu. Amen. Progres Bożego samoobjawienia. Kiedy czytamy Biblię, to niektórzy zastanawiają się, dlaczego istnieje takie napięcie między Starym a Nowym Testamentem? Dlaczego w Starym Testamencie Bóg objawia się troszeczkę inaczej niż w Nowym? Czy jest to rzekoma sprzeczność, która występuje między Księgami Biblii? Przypomnijmy sobie jeszcze pewne bardzo ważne rzeczy. Przede wszystkim musimy być świadomi, że budujemy obraz Boga w oparciu o. Niewystarczającą ilość faktów. Bóg nam wszystkiego o sobie nie powiedział. Czytaliśmy te słowa, ale musimy je przypomnieć. W piątej księdze Mojżeszowej, w księdze Powtórzonego Prawa, Bóg rzekł: Rzeczy ukryte należą do Boga naszego Jachwe, a rzeczy objawione do nas i do naszych synów na wieki. Innymi słowy, Bóg wyraźnie mówi, że nie powiedział nam wszystkiego, że są pewne rzeczy, które przynależą tylko do Bożej Wiedzy, a więc w pewnym momencie, kiedy myślimy o Bogu, musimy się zatrzymać, bo po prostu nic więcej nie wiemy. Poza tą barierą zaczyna się już tylko ludzka spekulacja. Są rzeczy, które Bóg zarezerwował tylko do swojej, dla swojej wiedzy. I w związku z tym nie wszystko o Bogu wiemy. Są pewne rzeczy ukryte, które należą tylko i wyłącznie do Boga, ale są też objawione i to słowo objawione jest niezwykle ważne, czyli są to rzeczy, o których Bóg nam opowiedział, podzielił się tą informacją z nami i na bazie tych właśnie objawionych faktów możemy budować naszą wiedzę o Bogu. Mówiliśmy już również o tym, że w naszym poznawaniu Boga ogromną rolę odgrywa objawienie Boże, nie tyle to, co my możemy na bazie swoich przemyśleń, dociekań o Bogu ustalić, ale najważniejsze jest to, co Bóg sam o sobie chce nam powiedzieć. Przypominamy słowa, które powiedział Pan Jezus, że Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, objawił go. Czyli to Jezus przychodzi, ażeby nam opowiedzieć o Bogu, o Jego naturze, o Jego tajemnicy. W Ewangelii według świętego Mateusza, czytamy w 11 rozdziale, wiersz 25 do 27, Jezus przemówił tymi słowy: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn i kto? I ten, komu syn zechce objawić. Czyli znowu, po raz kolejny Biblia podkreśla, że jeżeli chcemy poznać Boga, musimy się wsłuchać to, co On sam o sobie mówi a nie bazować na naszej y, inteligencji, bo często nasz ludzki rozum, intelekt y, po prostu fałszywie nam podpowiada. Jeszcze jeden fragment z Ewangelii, tym razem Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, gdzie jest powiedziane, Jezus pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, a oni odpowiedzieli jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, inni jeszcze za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus pytał ich, a wy, wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony, dlaczego? Dlatego, że ciało i krew nie objawiły ci tego, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Innymi słowy, Piotr wiedział coś więcej niż inni na temat Jezusa, nie dlatego, że był lepszym Bardziej inteligentnym człowiekiem, ale dlatego, że Bóg mu to objawił, że Bóg opowiedział mu, objawił pewne tajemnice dotyczące Chrystusa Mesjasza. Czyli to Boże objawienie jest kluczowe. Bazujemy tylko na tym, co Bóg o sobie powiedział, a nie na tym, do czego zdolne są nasze przemyślenia. Ewangelista Jan, w 14 rozdziale, wierzu 21 swojej Ewangelii powiedział, kto ma przykazania moje i zachowuje mnie, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego, a również ja będę go miłował i co więcej, i ja, mówi Pan Jezus: objawię mu siebie. Czyli znowu po raz kolejny to słowo objawienie zapamiętajmy jest. Ono jest naprawdę niezwykle ważne, bo jeśli zapomnimy o tym, że w, na tej drodze poznawania Boga obowiązuje nas ta właśnie rzecz. To, co Bóg mówi o sobie, wtedy niechybnie zbłądzimy. I ostatni już fragment, który przypomina nam pewne ustalone już wcześniej kwestie, fragment Listu do Galacjan, gdzie apostoł Paweł mówi: gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna Swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom natychmiast, nie radząc się ciała ani krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii. Czyli apostoł Paweł znowu mówi, moja znajomość Jezusa jest wynikiem tego, że Bóg objawił mi swojego Syna. Bóg chce, abyśmy Go znali, ale nie na bazie naszych ludzkich dociekań, przemyśleń, studiów, jakiejś powiedzmy filozofii, ale na bazie tego, co On sam o sobie powiedział. I ten fundament, ten fundament objawienia wprowadza nas w świat rozważań na temat natury Bożej. Pierwsza rzecz, która nam się rzuca w oczy, to jest właśnie to zderzenie między nauczaniem Starego Testamentu o Bogu jego naturze i nauczaniem Nowego Testamentu, bo o ile Stary Testament jest dosyć klarowny w swoim nauczaniu i to słynne wyznanie wiary, o którym już mówiliśmy w Starym Testamencie, to słynne Szema, czyli słucha Izraelu, brzmi w ten sposób. Jest to piąta Księga Mojżeszowa albo inaczej Księga Powtórzonego prawa, rozdział szósty, wiesz, czwarty mówi tak: słucha Izraelu, Jachwe jest naszym Bogiem, Jachwe jedyny. Te słowa nie potrzebują komentarza. Wyznanie jest klarowne i jasne. Bogiem Izraela jest jachwe, i to jest jedyny Bóg, nie ma innego. I cały Stary Testament stoi na tym stanowisku. Ale co zrobimy, kiedy zaczynamy czytać Ewangelię według świętego Mateusza, 28 rozdział, wiersz 19. To są słowa Pana Jezusa, więc wysłannika nieba. Pan Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie więc, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. A więc jak mamy patrzeć na Boga? Czy Bóg jest dosłownie jeden, jedyny, a może chodzi o jakąś jedność złożoną? Czy mamy wierzyć w jednego Boga, dosłownie jednego, czy też mamy wierzyć w trzech Bogów? No i tutaj nasze umysły zaczynają iskrzeć, bo jak mamy to wszystko pogodzić? No, jeden to nie trzech, trzech. To nie jeden. Który z, z tych fragmentów Biblii jest prawdziwy? Czy ten z piątej księgi Mojżeszowej, z księgi powtórzonego prawa, że Bóg jest jeden, czy ten fragment z Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy, że mamy przejmować chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? Będziemy o tym tekście jeszcze mówić, ale to sformułowanie w imię, nie w imiona, w imię, jedno imię, ale to imię Ojca i Syna i Ducha Świętego nie jest to proste. Nie jest to proste, a więc jak mamy sobie Boga wyobrazić? Jeden Bóg czy trzech bogów? Dosłownie jeden czy jeden, ale gdzieś wewnętrznie złożony. Jak mamy sobie to wszystko poukładać? Moi drodzy, uczciwość wobec Pisma Świętego i Boga, tak jak już mówiliśmy, polega na tym, że przyjmujemy całą Biblię i całe jej nauczanie. A więc mamy w Piśmie Świętym dwie generalne grupy tekstów. Jedna z nich Podkreśla to, co mówi to słynne Szema, słucha Izraelu, a więc podkreśla to, że Bóg jest jeden. Druga grupa tekstów pokazuje owo rozróżnienie między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Co więcej, są to teksty, które ukazują Ojca, Syna i Ducha Świętego jako niezależne osoby, ale też osoby o boskiej naturze. Spójrzmy na ten slajd. A więc po jednej stronie mamy. Teksty, które mówią o tym, że Bóg jest jeden, a po drugiej stronie to są oczywiście teksty wybrane, nie wszystkie, ale takie przykładowe. Tak druga grupa tekstów podkreśla owo rozróżnienie, tą wielość w Bożej naturze. A więc zajmijmy się tymi tekstami, które mamy po lewej stronie naszego slajdu. Pięć tekstów, spróbujmy je szybciutko przeczytać. A więc Piąta Księga Mojżowa, rozdział 6, wiersz czwarty, to jest tekst, który już czytaliśmy: Słuchaj Izraelu, Jachwe jest naszym Bogiem, Jachwe jedyny. Ewidentnie podkreślona jedność, jedyność Boga. Kolejny tekst, który znajdujemy w Nowym Testamencie tym razem, jest zawarty w liście do Galacja na Pawła w trzecim rozdziale, wiersz 20. I tam czytamy tak. Pośrednika nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest jeden. Bóg jest jeden. Nie ma dyskusji. Tekst jest niezwykle klarowny. Kolejny fragment Biblii to Ewangelia według Świętego Jana, 17 rozdział i wiersz trzeci, to jest fragment arcykapłański modlitwy Pana Jezusa. I tam czytamy, a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, kogo? Jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Bóg jest jeden. List do Efezjan, rozdział czwarty, wiersz szósty. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który. Jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Jest jeden Bóg. I wreszcie kolejny fragment, pierwszy list do Koryntian, ósmy rozdział, wież czwarty do szóstego. Nie ma na świecie ani żadnych Bożków, ani żadnego Boga prócz Boga jednego. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie, jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów, dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy. To jest jedna grupa tekstów, które, które podkreślają ową jedyność Boga. Czy powinniśmy te teksty przyjąć? Oczywiście, że tak. Jeżeli Biblia coś mówi, przyjmujemy to bez dyskusji. Chcemy tak wierzyć. To są fragmenty Biblii, które mocno podkreślają tą prawdę przekazywaną przez pokolenia w okresie Starego Testamentu. Cały Stary Testament stoi na takim stanowisku. Ale, kiedy wczytujemy się w Nowy Testament, w księgi Nowego Testamentu, to ten obraz zaczyna się delikatnie zmieniać. Ewangelia według świętego Jana, 5 rozdział wiersz 22 do 23. Posłuchajmy uważnie. Ojciec bowiem nikogo nie sądzi. Lecz cały sąd przekazał synowi. Co mówi Biblia? Że Bóg Ojciec nie jest sędzią. Jakby złożył tą, tą, tą funkcję, y, y, tą czynność na syna. Ojciec nikogo nie sądzi, ale cały sąd przekazał synowi. W konsekwencji co się dzieje? Dalej czytamy, a stało się. To to dlatego, albo ku temu to prowadzi, aby wszyscy oddawali cześć synowi tak, jak oddają cześć ojcu. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, który go posłał. Widzicie to? Ten Bóg, który jeszcze nie tak dawno w Starym Testamencie mówi, chwały mojej nie oddam innemu, czyli Bóg, który nie będzie się dzielił swoją chwałą z żadnym innym bóstwem, Bóg, który mówi, że przed nim ani po nim nie pojawi się żaden nowy Bóg. Ten Bóg mówi, że chce, że jest to wyraźnym Jego życzeniem, a żeby ludzie czcili Syna tak samo, jak czczą Jego. Innymi słowy, Bóg oczekuje, że ludzie wierzący będą taką samą cześć okazywali Ojcu i Synowi. Do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że mamy przynajmniej już dwie osoby, które, którym przysługuje boska cześć. A więc jak to jest? Jest jeden Bóg, czy mamy dwóch Bogów – Ojca i Syna – jest to trochę skomplikowane, przynajmniej na początku. Ale popatrzcie, czyje to jest życzenie. Kto chce, ażeby tak się działo? Czy jest to wymysł jakiejś grupy chrześcijan, która pomyślała sobie, a może gdzieś na jakimś zgromadzeniu ludzi wierzących, na jakimś synodzie albo soborze, ktoś powiedział: No, wiecie, dobrze byłoby jednak pana Jezusa troszeczkę wywyższyć i podniesiemy go do rangi Boga. Nie, to są słowa Jezusa. Ale tak naprawdę Jezus przekazuje słowa swojego Ojca, że Bóg chce, Ojciec chce, ażeby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Jego. A jeśli ktoś tego nie przyjmie, a jeśli ktoś tego nie chce uznać, a jeśli ktoś powie: A ja będę inaczej czcił Ojca, a inaczej czcił Syna, zrobię pewną gradację: Ojca bardziej, a Syna mniej. Co czytamy? Ażeby wszyscy oddawali cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, którego posłał. Więc paradoksalnie, jeżeli ktoś powie, Moim Bogiem będzie tylko Bóg Ojciec i tylko jego będę czcił jako Boga, to czytamy, że kto nie oddaje czci synowi, tak naprawdę nie oddaje czci ojcu. Czyli ta skrajna taka niechęć do uznania boskości w Jezusie prowadzi do tego, że przestajemy w ogóle Boga czcić. Czytajmy te słowa z drżeniem i z wielką uwagą. A więc mamy tutaj tekst, który pokazuje, że ten jeden Bóg, który oczekuje od nas czci, ten jeden Bóg objawia się jako ojciec i syn, i ojciec i syn powinni być postawieni na tej samej płaszczyźnie, tak samo powinni być czczeni. Słynny fragment z początku, z prologu Ewangelii według świętego Jana. Czytamy tam: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Na początku było Słowo. Tutaj nie jest powiedziane, że było stworzone. Ono już było. Kiedy nastał początek, to Słowo już było. Co wiemy jeszcze o tym słowie? Że to słowo było u Boga, czyli był Bóg i u tego Boga jest Słowa, czyli już mamy dwa byty, prawda? Jest Bóg, Ojciec i jest Słowo, Syn Boży. Ten Syn Boży jest u Boga, ale co więcej jest powiedziane? Że Bogiem było słowo. Konstrukcja grecka tego fragmentu nie chce powiedzieć, że ten syn był ojcem, że to jest ta sama jedna osoba. Nie. Jest pewna rozdzielność, jest Bóg i Jego słowo coś oddzielnego, różnego od siebie, a jednocześnie to słowo jest Bogiem. Nie w sensie tą samą osobą, ale w takim sensie, że to słowo ma taką samą naturę jak Bóg. Jest odrębne, ale jeśli chodzi o naturę, jest tożsame z Bogiem. A więc to słowo było na początku u Boga, było z Bogiem, było z Nim, jakaś społeczność się tworzy. Dalej jest powiedziane, że wszystko przez nie się stało. A bez Niego nic się nie stało, co się stało. Ktoś, kto czyta po raz pierwszy te słowa, mówi, ojej, to jest takie masło maślane. Ale kiedy czytamy, powoli te słowa, to, co się okazuje, wszystko przez nie się stało. Innymi słowy, wszystkie rzeczy stworzone, te, które miały początek, te, które w pewnym momencie zaistniały, one mają swoje źródło, swój początek w kim? No, w Słowie, w Jezusie Chrystusie, tak? Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Czyli wszystkie rzeczy stworzone są stworzone przez Jezusa. Wszystkie czy to jest ważne? Wszystkie Jeszcze jak? Bo jeśli przyjmiemy, że Jezus jest istotą stworzoną przez Boga, a niektórzy tak myślą, to te słowa są nieprawdziwe dlatego że nie wszystko zostało stworzone przez Jezusa, bo on sam siebie nie stworzył. Tymczasem Biblia mówi wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało, czyli wszystkie rzeczy stworzone, te które zaistniały, które w pewnym momencie stały się, które zostały stworzone, wszystkie one są stworzone przez słowo Boga, czyli przez Syna Bożego, przez Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, ten fragment Biblii stawia Jezusa poza Poza światem stworzeń. Jezus jest stwórcą, a nie jest stworzeniem, nie jest stworzony. Niezwykle ważne słowa. Ewangelia Mateusza 12, rozdział Wiesz 31 do 32. Tym razem tematem tych słów jest Duch Święty. Co mówi Pan Jezus? Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. Słowo przeciw synowi człowieczemu, czyli przeciw Jezusowi, będzie odpuszczone, lecz przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. Ciekawa rzecz. Jeżeli wiemy, że Jezus Chrystus miał boską naturę, przynajmniej te, pewne fragmenty już nam pozwalają tak myśleć, będziemy o tym jeszcze mówili na kolejnych spotkaniach, to jeśli bluźnierstwa, krzywdzące słowa, jakieś, jakieś e, niewybredne słowa atakujące Jezusa Chrystusa będą odpuszczone to takie, taka postawa, takie działanie przeciwko Duchowi Świętemu nigdy odpuszczone nie będzie. A zatem jaka jest ranga Ducha Świętego? Dlaczego grzechy, bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu nie będą odpuszczone? Przede wszystkim grzeszyć można przeciwko komuś, tak? A więc tutaj ten fragment po raz, jako kolejny mówi nam o tym, tej złożoności natury Boga. Dzieje apostolskie, 13 rozdział wiersz 1 do czwartego, pewne wybrane myśli. Czytamy tam że rzekł Duch Święty. Co robi Duch Święty? Mówi. Wyznaczcie mi, czyli Duch Święty ma świadomość swojego istnienia, ma świadomość, że jest kimś, a nie czymś. Wyznaczcie mi dla moich potrzeb, dla mnie, czyli Duch Święty wie, że jest osobą. Barnabę i Szabła do dzieła, do których ich powołałem. Duch Święty powołuje, mówi, ma świadomość osobowego istnienia, ale też powołuje dla swoich celów. Wtedy wyprawili ich, a oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Czyli popatrzcie, moi drodzy, jest jeden Bóg. Ten Bóg, który objawił się na kartach Starego Testamentu, gdzie jest mocno podkreślona Jego jedyność. Nie ma innego prawdziwego Boga, oprócz Boga Jahwe. To w Nowym Testamencie pojawia się Ojciec, Syn i Duch Święty. Czy ktoś nam Biblię sfałszował? Czy ktoś nam wprowadził jakieś wypowiedzi, które stoją w rażącej sprzeczności do tego, czego nauczał Stary Testament? Nie wierzymy w to przecież. Wierzymy, że Pismo Święte jest księgą, która dotarła do nas w sposób nieskażony. Drugi list do Koryntian, rozdział 13, wiersz 13. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Zwróćcie uwagę, że tutaj obok siebie występują trzy boskie osoby. Jezus Chrystus, Bóg i Duch Święty. Oczywiście tych fragmentów jest więcej. Podałam tylko niektóre, żeby pokazać, że istnieją te dwie grupy tekstów. Jedna, która mocno podkreśla jedyność Boga, unikalność Boga, i druga, która pokazuje, że tam w Bożej naturze jest pewne rozróżnienie. Jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Powstaje zatem pytanie. Czy te wypowiedzi Biblii na temat natury Boga przeczą sobie, czy się raczej uzupełniają? Czy powinniśmy niektóre z nich usunąć, te, które nie pasują do naszej koncepcji, do naszych wyobrażeń o Bogu? A więc, jeżeli ktoś jest zwolennikiem Trójcy, to usunie wszystkie te, które podkreślają jedyność Boga, a ktoś, kto jest antytrynitarzem, usunie wszystkie te grupy tekstów, które podkreślają to rozróżnienie między osobami Bóstwa. Czy te teksty sobie przeczą, czy się uzupełniają? Ewidentnie te teksty uzupełniają siebie nawzajem, a więc powinniśmy przyjąć i jedną grupę, i drugą grupę. Uczciwość wobec Boga obliguje nas do przyjęcia wszystkich wypowiedzi Pisma Świętego. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś z was lubi układać puzzle ja ja lubię, to żeby osiągnąć ten pełny obraz, musimy użyć wszystkich elementów. Jeżeli niektóre zgubimy, wyrzucimy, po prostu uznamy za nieprzydatne, to otrzymujemy obraz niepełny. Jeżeli ten obraz chcemy dokończyć, chcemy do końca doprowadzić naszą pracę układania puzli, musimy wykorzystać wszystkie elementy układanki. I wtedy ten obraz jest pełny, wtedy ten obraz jest prawdziwy. A więc jeśli odrzucimy niewygodne fragmenty Biblii. Otrzymamy nieprawdziwy, zdeformowany, wypaczony obraz Boga. No, to jest różnica między tym, co jest prawdziwe, a tym, co jest fragmentaryczne, zdeformowane, tym, co jest wypaczone przez nas umyślnie zresztą. A więc, moi drodzy, uczciwość wobec Pisma Świętego. No i teraz spróbujmy yy, odpowiedzieć na pytanie, skąd się wziął w ogóle pomysł na trójce. Dlaczego on w ogóle powstał? Czy nie można było prościej, czy nie można było inaczej? A więc koncepcja tej troistości w naturze Boga, ona jest wynikiem łączenia tych dwóch grup tekstów. A więc jedna grupa podkreślająca jedność, Bóg jest jeden, i druga grupa, która podkreśla owo rozróżnienie między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Właśnie dlatego pojawia się jako wypadkowa, jako pewna synteza, pojawia się pogląd dotyczący trójcy. Gdybyśmy wyobrazili sobie, że jesteśmy kierowcami, to istnieją zawsze dwie skrajności obok drogi, którą jedziemy. A więc pierwsza skrajność, której nie chcemy przecież popełnić, to jest skrajność, która odrzuca przekonanie, że Bóg jest w sobie wewnętrznie złożony. A więc jeżeli ktoś powie, że jest tylko jeden Bóg o niezłożonej naturze, to w ten sposób odrzuca te wszystkie teksty, które pojawiają się w Nowym Testamencie, a które mówią nam o tej złożoności w Bożej naturze. A więc nie wolno nam tak pomyśleć. Musimy przejąć także drugą y, część wypowiedzi. I w tym momencie, jeżeli ktoś y, powie, że no, przyjmuję te fragmenty z Nowego Testamentu, a więc jest tam to rozróżnienie między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a więc to mnie popycha w kierunku tego, żeby uznać Ojca, Syna i Ducha Świętego jako trzech równorzędnych bogów, którzy działają wspólnie i wtedy mam odpowiedź na swoje pytanie. Popatrzcie, że są to dwie skrajności i skręt albo w prawo, albo w lewo sprawia, że nie osiągamy tego celu, do którego e, zdążamy. Biblia mówi, muszą być wykorzystane obydwie grupy tekstów. A więc unikamy tej skrajności, która polega na tym, że odrzucamy złożoność w Bożej naturze, ale odrzucamy tę skrajność także, która prowadzi nas do wiary w trzech niezależnych bogów, bo Biblia naucza, że Bóg przecież jest jeden. No i teraz e, sięgnijmy po pewien schemat, który może być pomocny ale jest, moi drodzy, schematem niedoskonałym, o tym też powiem w następnych naszych spotkaniach. Jak zilustrować ideę Trójcy? A więc idea Trójcy uznaje istnienie jednego Boga. Odrzuca skrajny monoteizm, który odmawia uznania boskości Jezusa Chrystusa, osobowości i boskości Ducha Świętego. Trynitarze dostrzegają... Istniejące w łonie bóstwa rozróżnienie między ojcem, synem i duchem świętym przy zachowaniu jedności natury. Ten diagram, który widzicie na ekranie, moi drodzy, co chce nam powiedzieć? A więc podkreśla właśnie tą, tą odrębność między ojcem, synem i duchem świętym. To znaczy, ojciec nie jest synem i ojciec nie jest duchem świętym. Syn nie jest ojcem. I syn nie jest duchem świętym. Duch święty nie jest ojcem i nie jest synem, ale co mają wspólne, co ich łączy? Ojciec jest Bogiem, syn jest Bogiem i duch święty jest Bogiem. Czyli ten diagram niedoskonały, jak powtarzam, bo na kolejnych spotkaniach pokażę, gdzie leży słabość tego rozrysowania. Ten diagram ilustruje dwie rzeczy. A więc wierzymy w jednego Boga. Ale też y, widzimy w tej jedności Bożej pewną złożoność. Ktoś powie nie, nie, to już jest filozofia. W tym momencie wysiadam, nie nadążam za tym i, i to mi się w głowie nie mieści. Ale moi drodzy, pamiętajmy o tym, że Pan Bóg ma prawo mówić o sobie tak, jak chce. To On opowiada o sobie, to On jest autorem objawienia, a więc daje to objawienie w tempie, które uznał za stosowne i w, takim, w takiej mierze, jaką uznał za stosowne. A więc moi drodzy, nie miejmy pretensji do Boga. Bóg mówi o sobie i chociaż nasze umysły zaczynają iskrzyć, to mamy do wyboru albo uznać to, przyjąć, uwierzyć, albo powiedzieć, nie, nie, skoro ja tego nie rozumiem, to ja to odrzucam. Moi drodzy, mówimy o Bogu. To nie jest rozmowa na temat jakiegoś prostego urządzenia, ale mówimy o Bogu, który przerasta nas wszystkich. I kto Bogu zabroni być właśnie takim? A więc musimy z pokorą do tego podejść. Ktoś powie, ok, ale słowa Trójca nie ma w Biblii, dlatego nie wierzę w Trójce, bo to jest termin niebiblijny. Zgoda? Słowo Trójca nie występuje w Piśmie Świętym. Nie ma takiego słowa w Biblii. Ale moi drodzy, bądźmy uczciwi. Nie ma też w Biblii takich słowa jak inkarnacja. Znajdziecie takie słowo w Biblii? Nie ma takiego słowa. Inkarnacja oznacza przyjęcie przez Jezusa ciała, ucieleśnienie, tak? Nie ma słowa inkarnacja. Ale czy sama prawda o tym, że Jezus przyjął ludzkie ciało, jest w Biblii obecna, czy nie? Oczywiście, że tak. Nie ma w Biblii słowa tetragram, które oznacza cztery święte spółgłoski imienia Bożego JHWH. Ale jest imię Boże Jahwe. Tetragram jest to po prostu techniczne określenie tego co w Biblii jest. A więc chociaż słowa Trójca nie ma w Biblii, to trafnie ono oddaje prawdę, że jedyny Bóg objawił nam się jako Ojciec, Syn i Duch Święty, będąc jednością co do natury, charakteru zamierzeń. Nie istnieje zatem trzech bogów, ale jeden przejawiający się w trzech osobach. Żeby to zilustrować. Mogę powiedzieć tak: że jestem właścicielem czterokołowego pojazdu napędzalnego, silnikiem spalinowym wyposażonego w kierownicę, reflektory, klakson, wycieraczki, kierunkowskazy, lusterka wsteczne, bak na paliwo, amortyzatory, tablicę rejestracyjną, gaśnicę. Albo, albo krócej mogę powiedzieć, mam samochód. Czyli to słowo trójca jest tylko pewnym skrótem myślowym, które opisuje jakąś piękną, głęboką rzeczywistość. Mogę powiedzieć, nie używając zupełnie słowa Trójca, że wierzę w jedynego prawdziwego Boga, który na kartach i o Biblii objawił się jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Ojciec nie jest synem ani Duchem Świętym, Syn nie jest Ojcem ani Duchem Świętym, Duch Święty nie jest Ojcem ani Synem, Ojciec ma boską naturę, Syn ma boską naturę i Duch Święty ma boską naturę. Mogę tak opisać Boga, tak się na kartach Biblii objawił. Albo też, krócej mogę wie, powiedzieć, wierzę w Trójcę. Czyli słowo Trójca, chociaż nie występuje w Biblii, jest tylko technicznym skrótem. Jest pewną ideą, która opisuje sposób, w jaki Bóg się objawił na kartach Biblii. Nie muszę go w ogóle używać. Jeżeli to, to słowo mi się nie podoba i mam pewien opór, żeby go używać, nie muszę go używać, a więc mogę mówić o tym, że wierzę w Boga, który objawił się na kartach Biblii jako ojciec, syn i duch święty. Mogę tak mówić, nie ma problemu. Natomiast słowo trójca jest tylko bardzo użytecznym skrótem technicznym. No i teraz dochodzimy do bardzo ważnej kwestii, mianowicie, gdzie jest geneza nauki o trójcy? Czy jest tak, jak niektórzy zarzucają innym chrześcijanom, że Trójca ma swoje korzenie w pogaństwie? Że tak jak poganie wyznawali pewne triady, tak niektórzy chrześcijanie poszli na... gdzieś tam, powiedzmy, popełnili odstępstwo i zaczęli wierzyć w jakąś pogańską Trójcę, której przecież w Biblii nie ma. Czy rzeczywiście tak jest? Gdzie ma swoje źródło nauka o Trójcy? Czy... Ma swoje źródło w mitologii pogańskiej, czy ma swoje źródło w Piśmie Świętym? Skąd chrześcijanie wierzący w boskość Jezusa, w boskość i osobowość Ducha Świętego, uznający boskość Ojca, skąd biorą to wyobrażenie o Trójcy? Pogaństwo czy Biblia? Skąd wywodzi się ta trynitarna koncepcja natury Boga? Czy jest to wynik pogańskich nauk, czy źródłem dla tej nauki są pogańskie wierzenia, mitologia, czy koncepcja Trójcy ma potwierdzenie w Piśmie Świętym? To są niezwykle ważne pytania. Czy Biblia jest źródłem nauki o Trójcy, czy Jezus Chrystus i Duch Święty posiadają tę samą naturę co Bóg? Biblia ma dla nas bardzo mądrą radę i tej rady naprawdę warto się trzymać. Apostoł Paweł, kiedy pisał do kościoła w Tesalonice, powiedział tak. Wszystko dokładnie badajcie, zatrzymując to, co dobre. Czyli pochylcie się nad tym. Jeżeli chcecie ustalić, jak to naprawdę jest, to zadajcie sobie trud, żeby troszeczkę poszukać w Słowie Bożym. Czy Biblia naucza o trójcy, czy jest to wynik ludzkich tradycji, czerpania z pogańskich religii, mitologii, skąd się to wszystko wzięło? Koncepcja trójcy. Rodzi się. W wyniku syntezy dwóch grup tekstów biblijnych. Czytaliśmy niektóre z nich, prawda? A więc teksty, które podkreślają jedność i jedyność Boga, oraz tekstów, które ukazują odrębność między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I uczciwa postawa względem Biblii prowadzi nas do wniosku, że musimy zachować tę wiarę w jedynego Boga, ale musimy też uznać, że Ojciec, Syn i Duch Święty to odrębne osoby. Biblijni chrześcijanie wywodzą naukę o Trójcy bezpośrednio z Pisma Świętego, bez potrzeby odwoływania się do kościelnej tradycji. I chcę wam powiedzieć moi drodzy, że bardzo często możecie spotkać się z takim poglądem, że nauka o Trójcy to jest dopiero Sobór w Nicei 325 rok i późniejsze sobory, gdzie dopiero tam ta nauka o Trójcy pokazała się, tam ją wymyślono, tam ją ustalono i tak dalej. Ale jeżeli nie wystarcza nam już świadectwo samej Biblii, to zadajmy sobie trud, żeby poszperać troszeczkę w pismach pisarzy wczesnochrześcijańskich. I zobaczycie, że nie trzeba było czekać wcale do soboru w Nicei, ale od samego początku pierwsi chrześcijanie wierzyli w boskość Jezusa, wierzyli w osobowość i boskość Ducha Świętego, a sobory, które potem wypowiedziały się w tej kwestii, były tylko Odpowiedzią na pewne herezje, które zaczęły pojawiać się w kościele chrześcijańskim. Odrzucenie nauki o Trójcy jest w konsekwencji odrzuceniem Bożego objawienia. Dlatego tak mocno podkreślałem, że nie to co myślimy my, nie to do jakich wniosków my dochodzimy, ale objawienie Boże, kiedy Bóg mówi, czy my słuchamy i przyjmujemy, czy odrzucamy i zaczynamy z tym dyskutować. Odrzucenie nauki o Trójcy jest w konsekwencji odrzuceniem Bożego objawienia. To Bóg decyduje, w jakim tempie, z jaką intensywnością docierać ma do jego ludu prawda o nim samym. Objawienie zawarte w pismach Starego i Nowego Testamentu nie przeczy sobie, a wręcz odwrotnie, uzupełnia się. Pocieszające jest to w Biblii, że nawet jeżeli dzisiaj nie wszystko rozumiemy, to przyjdzie czas, kiedy Pan Bóg nam to wszystko wyjaśni. Moi drodzy, chcę Was troszeczkę uspokoić. Bądźcie pewni, że Pan Bóg nikogo nie potępi. Nikogo nie odrzuci za to, że nie byliśmy w stanie ogarnąć natury Boga. Bóg zdaje sobie sprawę, że rozmowa o nim to jest o wiele bardziej skomplikowana rozmowa niż dorosłe osoby z dzieckiem na temat idei elektryczności. To jest o wiele bardziej złożone. I Pan Bóg wie, że nawet aniołowie patrzą z podziwem w jego kierunku, a co dopiero my, ludzie, którzy mamy około 70 lat na poznanie Boga. A więc, jeżeli nawet dzisiaj tego nie rozumiemy, to Bóg chce nam pewne rzeczy jeszcze szerzej, szerzej objawić. Apostoł Paweł, kiedy pisał do Koryntian w XIII rozdziale, wierszu 12 napisał tak. Teraz widzimy, jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznają po części, wtedy zaś poznam tak, jak. Sam zostałem poznany. Czyli Paweł mówi: dzisiaj o wielu rzeczach mamy tylko bardzo mgliste wyobrażenie. Pamiętajmy o tym, że zwierciadła czy lustra w czasach apostoła nie były tak wyraziste, jak dzisiaj my to mamy. A więc bardzo często ten obraz, to odbicie, które można było uzyskać przy pomocy polerowanej miedzi, był troszeczkę mniej wyraziste niż dzisiaj. Ale Paweł mówi: przyjdzie czas, kiedy wszystko w detalach zrozumiemy. Jeśli dzisiaj nawet wydaje nam się troszeczkę to niejasne. Apostoł Jan, kiedy pisał do pierwszych chrześcijan w swoim pierwszym liście, w trzecim rozdziale wierszu, drugim, powiedział tak. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi Pan Jezus, Bóg, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Co obiecuje nam Pan Jezus? Że w końcu przyjdzie czas, kiedy Boga ujrzymy, kiedy nie będziemy musieli się domyślać, kim jest Pan Bóg ale będziemy mogli ujrzeć jego oblicze ujrzymy go taki jakim jest co więcej sami będziemy do niego podobni to podobieństwo do Boga utracone na skutek grzechu zostanie nam przywrócone księga apokalipsy 22 rozdział a tam wiesz drugi do czwartego apostoł jan Ujrzał w tym 21, 22 rozdziale wizję nowego świata, świata zbawionych, Królestwa Bożego, w którym grzech już nie istnieje. I tak opisuje tę rzeczywistość. 22 rozdział, wiersz drugi do czwartego. Pomiędzy rynkiem miasta a rzeką, po obu brzegach drzewo życia. Rodzące dwanaście owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów. Nic godnego klątwu już odtąd nie będzie, i będzie w nim tron Boga i Baranka. I słudzy jego będą mu cześć oddawali. Teraz uwaga! I będą oglądać jego oblicze, a imię jego na czołach ich. Czyli przyjdzie czas, kiedy ujrzymy Boga. Dzisiaj jest to niemożliwe z uwagi na to, że ta bariera grzechu zła nam to uniemożliwia, ale przyjdzie czas, kiedy ujrzymy go takim, jakim jest. A więc jeżeli nawet dzisiaj wydaje nam się takie strasznie skomplikowane, może odstawmy pewne pytania na później, zaczekajmy z nimi, zróbmy wszystko to, co możemy zrozumieć, a jeśli czegoś nie rozumiemy, zostawmy to na to przyszłe spotkanie z Panem Bogiem. Spróbujmy zatem podsumować to wszystko, co udało nam się już ustalić. A więc możemy powiedzieć, że porównując obraz Boga w Starym i Nowym Testamencie, Daje się zauważyć pewne napięcie pomiędzy ideą jedności, jedności Boga, a złożonością natury Boga wyrażoną w objawieniu się Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czyli jeden Bóg, a jednak trzy osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Jest pewne napięcie między tą jedynką a trójką. W Biblii znajdujemy sporą ilość tekstów. Popierających zarówno jedność, jedność Boga, jak i rozróżnienie między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Czy to jest, czyli jest to ta jedność złożona. Zasadniczym pytaniem, jakie winniśmy sobie zadać, zastanawiając się nad naturą Boga, jest: czy idea Trójcy ma swoje źródło w Biblii, czy w mitologii pogańskiej? Jeśli w Biblii. To wszystko w porządku, możemy tak wierzyć. Jeżeli jednak ktoś nam udowodni, że jest to nauka pogańska, powinniśmy ją czym prędzej porzucić. A więc chodzi o to, skąd czerpiemy nasze informacje o Bogu. Jeżeli bazujemy na Biblii, wszystko jest w porządku. Bóg tego naucza, jeżeli mitologia czy jakieś pogańskie religie, odrzućmy to czym prędzej. Musimy pamiętać także, że decydującym kryterium za albo Przeciw przyjęciu nauki o Trójcy nie może być nasza ograniczona zdolność rozumienia Boga, ale objawienie dane w Słowie Bożym, czyli kryterium, czy coś jest prawdziwe, czy nie, nie może być moje subiektywne odczucie, to mi się podoba ten pogląd, albo mi się nie podoba ten pogląd. Wydaje mi się logiczny, albo wydaje mi się nielogiczny. Nasze subiektywne odczucia nie mają tutaj nic do powiedzenia. Ważne jest to, co Bóg nam o sobie mówi. Takich rzeczy jest więcej. Ja nie wiem, czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć, jak Pan Bóg stwarzał świat z niczego. Ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, ale wierzę w to, że Bóg jest stwórcą. Na wiele różnych pytań odnośnie Bożego działa nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo ich zwyczajnie nie rozumiem. Ale wierzę w to, skoro Bóg tak mówi. Na kolejnym spotkaniu, moi drodzy, zastanowimy się nad tym, czy Jezus jest boską istotą. Bo skoro Biblia mówi o Ojcu, Synu i Duchu Świętym, to trzeba zadać sobie pytanie, kim był Pan Jezus? Jak mamy na Niego patrzeć? Czy jest tylko dobrym człowiekiem, czy jest popularnym prorokiem, a może jest nawet aniołem, a może jest kimś więcej? Może jest boską istotą, która ma udział w chwale należnej Ojcu, która jest równa pod względem boskości Bogu objawionemu w Starym Testamencie. O tym będziemy mówili na kolejnym spotkaniu. Obejrzyjcie ten program. A myślę, że będziecie o krok do przodu, jeśli chodzi o naszą bliskość ze stwórcą. Gorąco Was na to spotkanie zapraszam. Do zobaczenia.